Dobra. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Z tej strony Kuba, a dzisiaj moim gościem jest szariat bojowy, rolnik Damian Głuchowski. Witam cię bardzo serdecznie. Siema. W końcu się dogadaliśmy, że się słyszymy. No i w sumie tutaj można by było to zakończyć, nie? Jak wyglądały te przygotowania. Po prostu zacząłem trenować, zacząłem się przygotować. Okej, ale co robiłeś wcześniej? Albo inaczej, co zacząłeś robić, czego nie robiłeś wcześniej? Zacząłem zwracać uwagę na to, co jem. I przestałem też pić na treningach i na zawodach. Okej. Nawet z czystej ciekawości chciałem zobaczyć, jaki to będzie miało wpływ. Nie ukrywam, że lubiłem sobie chlapnąć na zawodach, ale to nie ze względu na to, żeby zyskać jakąś nadprzyrodzoną moc, tylko dla samego for fun, żeby pokazać, że na przykład może tam innym, którzy się gdzieś tam spuszczali nad tymi zawodami, jakieś tam rozgrzewki, machinacje, aktywacje i w ogóle chuja podnosili. No i my im mówimy z disco, no to pokażemy tym kurwa pizdzielcom, że można dźwigać i się nachlać, dobrze bawić i mieć z tego jakiś fan, a nie stać nadętym, napiętym jak kołek i tylko patrzysz na każdego spod byka i czy ktoś patrzy, czy coś dobrze robisz, nie? To takie, dla nas to było takie, te dwa lata działalności farmy to też taka była taka jakaś taka odskocznia, żeby może jakieś świeżości trochę wpuścić, nie, do tego trójboju, żeby pokazać, że można inaczej, może się znajdzie garstka osób, która będzie chciała podążać tą drogą. Oczywiście nie zachęcamy do tego, ale może naprawdę ktoś będzie szukał takiego typowego relaksu, żeby, bo ktoś ma stresującą pracę, gdzieś tam stresujące życie, żeby gdzieś się chciał zrelaksować, no to znajdzie się grupa popoprańców, czyli takich jak my, którzy pokażą mu, że można zrobić z tego nudnego trójboju coś ciekawego. Także wiesz, przedtem było takie podejście, ale później tak, ja jako sam wobec siebie mam bardzo duże wymagania i nieraz sobie tak myślałem, mówię, dobra, ta seria niepowodzeń, najpierw przegrałem z Wojtkiem Pielą, później przegrałem z Big Mike'iem na wyciskaniu i później przegrałem z Kamilem Jarotą. W sumie przegrałem, nawet nie przystąpiłem na rywalizacji, czyli no poddałem walkę walkoverem, bo podczas rozgrzewki poczułem, że coś z moim barkiem jest nie tak, a już tydzień przed na treningu czułem, że coś jest z nim nie tak, no to mówię, dobra, odpuszczam. I co? Jaki to był wątek? A, tego, żeby... Wątek był taki, że co takiego dokładnie zmieniłeś w tym? Zmieniłem. Te dwie rzeczy zmieniłem. Podejście do treningu, czyli przestałem się oszukiwać, że trenuję, a naprawdę zacząłem trenować. Zacząłem zwracać uwagę na to, co jem i wyłączyłem ten alkohol, nie? Nie mówię, jestem człowiekiem, mówię, nadal nie traktuję tego tak poważnie, jakby się komuś tam wydawało. Ale po prostu te trzy rzeczy trzymam gdzieś tam konsekwentnie od tego roku czasu i widzę, że przynoszą efekty, także, bo wraz ze spadkiem masy ciała robiłem lepsze wyniki. Lepsze, no na klatę nie zrobiłem lepszych, no bo dobra, no wyciskam te 200, ale rekordem jest 215, czyli jest dużo więcej, no, ale przy dużo większej masie ciała, nie? Także, od no, jakieś 15 kilo chyba, nie? Teraz, no tak, o 15, bo jak robiłem pierwsze 115, 215 na 3 razy 3, to ważyłem jakieś 109 kg, nie? A jak robiłem na 3 razy 3, później w sumie tam ponad pół roku później, zrobiłem 200, ale ważyłem 96. Okej. Okay. No, czyli takie tam 13 kg. No. Także tutaj no, klata na tym ucierpiała, ale siady i ciągi zyskały, także tutaj jest na duży plus. W myśl zasady, że no, słonina nie dźwiga. Ale to też taki główny powód był, żeby czuć się dobrze samemu w swoim ciele, nie? Okej. Okay. Właśnie. Okay, to ja ci powiem teraz taka dygresja, no że jak cię widziałem na 3x3 i ogólnie tak jak ktoś tam inny powiedział, no to wyglądałeś
na dojebanego po prostu, nie? Nie na takiego, wiesz, ulanego, dużego, ale na dojebanego, nie? Po prostu. Wiesz, taki sam zarys sylwetki. To miłe. Gdzieś tam też słyszałem takie komentarze, ale no mówię, sam wobec siebie jestem bardzo krytyczny i zawsze gdzieś tam jest coś do poprawy, nie? Ogólnie, jeżeli chodzi o Trójbój, jestem samoukiem. Mhm. Jak zaczynałem w Trójboju, no to sam zaczynałem. A jeszcze tak już sięgając wzrokiem na tą naszą grafikę, promującą ten podcast, no to dlaczego siłownia? A nie inne sporty siłowe, czy, a nie inne sporty, czy coś takiego, nie? Mhm. Czyli... Znaczy, tam na grafice było dokładnie, po co ci w ogóle ten Trójbój jest? A... No to po co Trójbój, skoro rolnik? O. Dlaczego rolnik? No bo z tego żyję. Jakby to jest mój zawód, tym para się moja rodzina, no to wiesz, no z czegoś trzeba żyć, nie? Tak. Tutaj nie ma się co rozwodzić. Tak po prostu jest. Chciałem zawsze być, gdzieś tam pracować na powietrzu. Lubię bardzo pracę w terenie, na polu. Lubię rośliny. Także dlatego jestem rolnikiem, nie? Okay. Na co i po co robi się Trójbój? Po co robi się Trójbój? W Polsce po co się robi Trójbój? Mówię na co i po co ty robisz Trójbój? A, na co i po co ja robię Trójbój? Bo ja poszedłem na studiach dowiedziałem się o Trójboju, że okay. Jest coś takiego właśnie, Trójbój siłowy. I jakby to była w sumie chyba jedyna dyscyplina, w której miałem jakieś realne szanse coś tam zrobić, nie? Zaistnieć. I to wtedy zacząłeś chodzić na siłownię, czy wcześniej już chodziłeś? Nie, na siłownię praktycznie chodziłem już, o tym pamiętam. Okej. Okay. Bo na wiosce, w której się wychowałem, no to była, że tak powiem, szajka koksiarzy. Mm-hmm. A taki pierwszy, można powiedzieć, zalążek do robienia czegokolwiek zaszczepił we mnie już świętej pamięci mój dziadek, bo miałem takiego fajnego dziadka, który codziennie rano wstawał i robił pompki. Aha. No proszę. Że no, w wieku tam ponad 60 lat nadal potrafił z rana zrobić 50 pompek. Oczywiście technika już później odbiegała od jakichś tam, jakbyśmy pokazali te pompki, zaraz by się zlecieli obrońcy techniki pompek i by powiedzieli, że kurwa źle, no ale to był 65, czy tam ponad 65-letni dziadek, nie? Także... No mu napisali, że powinien zrobić 15, ale poprawnych, albo 10. Tak jest, no i łopatką powinien bardziej pracować ślizgę. Zębaty nie jest aktywny. Już nie ma co się tam nad tym rozwodzić. A drugą taką osobą, która gdzieś tam zaszczepiła we mnie tą pasję do wszelakiego pojętego dźwigania, czy tam rozwijania muskulatury, był mój imiennik, też już niestety świętej pamięci Damian. I to właśnie w naszej małej wiosce, która liczyła ponad tam 250 osób, on był gościem, który miał dostęp do sterydów, brał te sterydy i dla nas to on wyglądał kurwa 100 razy lepiej jak Arnold, tego, okay. Którego widzieli w telewizji. Nie? No, normalnie gościu, bo on już był 19-20-latkiem, czyli prawdopodobnie już mógł być w pełni rozwinięty, jak widzieliśmy tą klatę. Te bicepsy u niego i w ogóle to dla nas, wiesz, dla 6-letnich gówniarzy, to co to było, nie? Bóg zstąpił z nieba, nie? No i pokazał swoją muskulaturę. I właśnie tak patrzyliśmy na niego i jak chodziliśmy, on mnie zabierał do siebie na siłownię, nie? Bo tak, szliśmy grupą kumpli grać w piłę, ale akurat przechodziłem obok jego domu, przechodziliśmy, to on zawsze wyskakiwał z tej swojej tam siłowni, zapnął mnie i mówi, chodź, mówi tutaj, mówi ze mną, mówi, gdzie tam będziesz szedł? W piłkę grać, mówi, chodź na siłownię. No i ja tak właśnie patrzyłem na niego, jak on sobie wtedy miał chyba 80 na klatę i sobie, wiesz, tam wyciskał, nie? Później gdzieś tam tą stówę nakładał i też wyciskał. Na bica robił 40. Ja mówię, no chyba himen. No i tak właśnie chciałem zawsze być tak. I pamiętam, takie mi dawał zadania. W sumie wieszał mnie na drążku i powiedział, że jak się dwa razy nie podciągnę, to mnie nie ściągnie. Okej. Okay. No a wiesz, mały gówniarz, wisiałem z metr nad ziemią, mówię, to spadnę, bo kurwa, zabiję się, nie? No. Tak wiesz, puszał pompki, kazał mi robić, coś tam zaczął kazać dźwigać i w ogóle, no i wiesz, no tak można powiedzieć, wtedy rozpoczęła się gdzieś tam moja przygoda ze siłownią.
I później takie, wiesz, z nudów na tej wsi, no bo tak, no jak nie było, wiesz, internetu, komórek innego, tej całej elektroniki, która teraz psuje tę całą tą, wiesz, młodą społeczność, którzy nie robią tego, siedzą w komórach, no to gdzieś tam kombinowaliśmy, jak tutaj sobie zmajstrować siłownię, no to odlewaliśmy sobie z betonów, ktoś tam odlał, coś tam zrobił i w ogóle, no gdzieś tam zawsze kombinowaliśmy, żeby coś było, nie? Pamiętam, że zawsze mieliśmy taki słomiany zapał, że jak coś tam zrobiliśmy chwilę, tydzień i w ogóle i to porzucaliśmy, bo robiliśmy coś innego, nie? Ale w miarę jak dorastałem, no to gdzieś tam, wiesz, była szkoła, gimnazjum i ten, no to gdzieś tam się wolałem też właśnie iść na przykład na siłownię, niż grać w piłkę i w ogóle, nie? Mhm. A z racji tego, że też miałem takiego kumpla, który kiblował, on był starszy o 2-3 lata w gimnazjum i często się z nim szarpałem, to w łefista zawsze wbiegał i mówił, kurde, Głuchowski mówi, Kwieciński mówi, wypad na siłownię, nie? Jak macie ten, za dużo siły. A my nieraz później, wiesz, jak nam się spodobało na tej siłowni, to specjalnie, nie? Żeśmy były też szlali, żeby nie grać w piłkę czy tam w siatkówkę i on nas wywalał na siłownię, nie? I my się tam zamykaliśmy na siłowni i sobie tam trenowaliśmy. Ale tak, jeżeli chodzi o jakieś takie postępy siłowe, no to pierwszą stówę wycisnąłem, jak miałem 14 lat. Jak Pudzian. No, pięknie. Ale co się później okazało, to nie była prawdziwa stuwa, bo gryf niestety ważył 18 kilo. Czyli było 98. Było 98. Ale pamiętam, że poprawiłem ten wynik, bo to było gdzieś tak w drugiej gimnazjum i zrobiłem te 98. Myślałem, że to jest stuwa, wszędzie się chwaliłem, że to jest stuwa i w ogóle. Ale to nie była stuwa, bo później mi WF-ista powiedział, że ta sztanga ma 18 kilo, to nie jest stuwa, nie? A dlatego mi to powiedział, bo on nie wyciskał stówy. Dlatego mi zgasił mnie jak peta, nie? No i później dopiero, wiesz, się zorientowałem, no to sobie dołożyłem, to założyłem te 98 i dołożyliśmy zaciski 2,5 kilo, nie? Czyli było ponad już stuwa, nie? I wtedy wycisnąłem tą prawilną tam ponad tam 100... chyba 103 kilo. Mhm. Ale to już była trzecia gimnazjum. W sumie nadal miałem 14 lat, ale to był początek, nie po wakacjach. Także ta była ta pierwsza stuwa. I co? Trzecia gimnazjum, dobra, szybko przeskakujemy. Technikum. I w technikum co? No, chciałem dalej trenować na siłowni i w ogóle, ale mój WF-ista stwierdził, że będę rzucał oszczepem. Aha. Bo na jakichś tam takich międzyszkolnych zawodach szkół średnich i w ogóle to bardzo popularne były zawody w lekkiej atletyce. Wszelkiego rodzaju biegania, skakania, rzucania, co innego i w ogóle, nie? Okej, z racji tego, że gdzieś tam w miarę szybką rękę miałem, gdzieś tam potrafiłem daleko kamienia rzucić tam piłeczkę palantową, no to zaczął mi uczyć rzucać oszczepem. Na początku to pokracznie wyglądało i w ogóle, ale po jakichś tam treningach, no to zaczęło gdzieś tam oszczep pod 50 metrów latać, co na szczeblu takim do wojewódzkiego szkół średnich było najlepszym wynikiem i wygrywałem. Mhm. Ale pamiętam, że raz pojechałem, puścili mnie na ogólnopolskie zawody i ja pojechałem ten taki karzałek, 1,70 m, a tam chłopy po 2 metry i oni wyglądali jak zawodowcy, bo to normalnie byli zawodowcy ze szkółek, nie? No. Tak wiesz, ja tam się coś tam próbuję rozgrzewać, patrzę na taką profesjonalną rozgrzewkę, wszystko wiesz, to tak z gracją wygląda, nie? Ten rozbieg, jak brali tym oszczepem, mówię, kurwa, jak na olimpiadzie, nie? Wiesz, tak jak machnął tą ręką, a ten oszczep leci ponad 50 metrów, sobie myślę, kurwa, mówię, co ja tutaj robię? No, mówię, gdzie ty mnie wysłałeś? Mówię, przecież... Kurde, chłopy naprawdę rzucali tam ponad 70 metrów i mówi, jak ten widziałem pierwszy raz z bliska, jak goście rzucają po 70 metrów oszczepem, nie? Mówi, ja pierdolę, nie? Jakby no, mnie, to... taki by mnie w pysk strzelił, to by mnie zabił. No, no ale w ogóle, no, no tego, i jak się skończyły te zawody? Tak, że byłem gdzieś tam daleko w tyle. Okej. Okay. Myślę, że w ogóle nie wyszedłeś koniec końców albo coś. Nie, nie, wyszedłem, ale no wiesz co, wtedy tak, jak brałem ten rozbieg, bo taki byłem zestresowany, pamiętam, na tych zawodach i była z boku taka kobita,
która też rzucała właśnie, gdzieś tam była chyba wieloboistką, ale też bardzo ładne miała rzuty, czy to dyskiem, czy to kulą, pchnięcie, czy to właśnie tym oszczepem. I pamiętam, że kobieta taka była, to nie wiem, czy to dla mnie taka ujma na honorze, czy ta moja duma ucierpiała, bo ona zwróciła mi uwagę, nie? Że jak biegnę z tym oszczepem, to już nie patrzył na pod nogi, tylko przed siebie, nie? Gdzieś tam, mówi, bo się zabijesz, nie? Mówię, kurde, mówię, jeszcze mnie tu, mówię, nie dość, że te dryblasy tutaj, mówię, rzucają dwa razy dalej ode mnie, to jeszcze kobieta mnie poucza i w ogóle mówię, ja pierdzielę, mówię, co ja tutaj robię, nie? No, powinna mi podawać te oszczepy, a nie rzucać z nimi. No, ale to wiesz, to już później się ta kariera tego oszczepnika szybko się zakończyła, ale co było dobrego w trenowaniu oszczepem? Dobre były treningi, bo mój trening opierał się na elementach dwuboju. Okay. Czyli robiłem przysiady, robiłem rwania i takie rwano dociski i praktycznie i gdzieś tam jakieś wyciskania może na barki, nie? I nic więcej, nie robiłem klaty, bo trener zakazał robienia klaty, powiedział, że jakbyś robił klatę, to cię pospina, nie? No to nie robiłem klaty. Ale pamiętam, że od samych tych przysiadów gdzieś tam, tego rwania i w ogóle, no to w techniką wyciskałem 120 kilo. Tak bez treningu się kładłem, ważąc tam 75 kilo. Co, no wiesz, w takiej szkole, w której ja byłem, no to był też jakiś wynik z kosmosu i w ogóle. Ale dobra. Technikum minęło, studia. I na studiach też, tak wiesz, ten pierwszy rok. To w sumie tak, z racji tego, że ja wiejski chłopak, gdzieś tam chłop paszyziany, to gdzieś tam takiego życia rozrywkowego za bardzo nie uskuteczniałem, to zacząłem pierwszy raz imprezować na studiach. No i pierwszy SMS studiów, no to nie pamiętam. Nie pamiętam, ale dobra. Minął szybko, pierwszy SMS i mówię, dobra, trzeba się ogarnąć, trzeba wrócić do jakiegoś trenowania, do czegoś robienia, nie? I poszedłem sobie na siłownię. Wchodzę na tą siłownię, a tam, kurwa, He-Man z kosmosu ktoś. Wiesz, kto to był? Kabza Artur. Aha, okej. Okay. Tak mnie, kurwa, zmierzył wzrokiem od góry do dołu. Dobra. Mówię, ja pierdolę, mówię, największy, kurwa, gościu się na mnie patrzy, nie? Ale przez dobry tydzień żeśmy się mierzyli wzrokiem, nie? No. Ja zacząłem robić przysiady, tam pod 160 podjeżdżałem, może 170, ale takie kible totalne, że aż wstyd, nie? No. Jakby to gdzieś tutaj puścił, no to masakra, nie? Oszkalowaliby mnie totalnie. Kamil by na pewno nie zaliczył. Kamil by na białej gorączki dostał, dylerii by na to. Tam poznałem właśnie. Kamil by zablokował aż, tak. Żeby tego nie widzieć. Przyjaciela, a na Kabze. I właśnie gdzieś tam później zaczęliśmy się, skumaliśmy się, ale przyszło do pierwszych zawodów w trójboju siłowy. Ampy. Okej. Okay. I ja nie miałem na nie jechać, ale wypadł jeden gościu z obiegu, bo nie mógł, coś tam miał jakieś inne zadania, nie mógł się zwolnić. Tak myślę, co robić, no to Kabza mówi, to weźmy tego małego. I na mnie wskazał, nie? I pojechałem na te pierwsze zawody. No dobra, jakieś tam, wiesz, szybkie obeznanie z zasadami. Gdzieś tam pojechaliśmy, bardzo fajnie je wspominam, bo to były ostatnie ampy w Łodzi jeszcze. Mm-hmm. A później już do tej pory cały czas są w Katowicach. Pojechaliśmy na to, mówię, kurde, jak zobaczyłem też tych zawodników, mówię, ja pierdolę, mówię, co my tu robimy, nie? Bo tam, wiesz, jak widzisz gości, jak my myśleliśmy, że 200 kilo to jest bardzo dużo, a tam goście pomijali 200 kilo, bo w talerzach coś ciężko zakładało, bo lepiej założyć 225 niż 200. No to, kurwa, mówię, co my tu robimy, nie? Ale dobra, żeśmy tam postartowali. Pierwsze moje wyniki, jakie takie zrobiłem oficjalnie, to było 150 przysiad, 140 klata i 190 martwy ciąg. Okej. Okay. Suma. To... Total, wybitny total 470. Ale jak w ogóle wyciskanie, jak od początku widać, że wysoko. Tak, wyciskanie tam było na topie, nie? No. 160 spaliłem za głębokość przysiad, nie? Nie było jakieś ciężkie w ogóle, no ale jeszcze taki człowiek nieobyty, no to nie wiedziałem, co tam w ogóle robić. Brałem tą sztangę i odchodziłem, nie pamiętam w ogóle, czy zrobiłem przysiad, czy nie, nie? Nagle pokazuję czerwone, wypad, spalone, nie? No, jak to wszystko szybko idzie, nie? No tak jest, to, że tak wyglądały pierwsze zawody. Ale 3 tygodnie później były zawody
AMW, czyli Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski. I już tam jak się liznęło tego trójboju takiego ogólnopolskiego, no bo AMPy są ogólnopolskie, no to już gdzieś tam, wiesz, była jakaś ten takie bardziej obycie, pewność w ogóle, no to już z takiego totalu 470 skoczyłem na 525, czyli 55 kilo w 3 tygodnie dołożyłem, co było bardzo dużym skokiem wtedy, no bo wiadomo, efekt nowicjusza, na początku zawsze wszystko idzie, w ogóle nic nie boli, można jechać do woli, nie? No. Rok akademicki się zakończył, wakacje, przez wakacje się nie trenuję, no bo są żniwa i inne rzeczy u mnie, ale dobra, idzie następny rok, no i dobra, trzeba dalej trenować. Jakieś tam właśnie przygotowanie główne po te AMPy i pamiętam, że sobie zrobiłem taką prymitywną rozpiskę, progresja liniowa do AMPów, że 600 kilo zrobię, nie? W klasie 3 kategorii, ale bardzo szybko się skończyła ta rozpiska, no bo jednak wiem. To nie wyglądało tak kolorowo jak na papierze. Rzeczywistość była niestety brutalna i z przysiadu na przykład 210 na 3, no to się robiło 170 na 3, nie? No bo jednak 210 było ciężkie. Ale dobra, jakieś tam te przygotowania poszły i w kategorii 8-3 nigdy nie zrobiłem 600 kilo, ale zrobiłem 580 chyba 5 dokładnie. Po roku takiego trenowania. Okej. No i niech tam teraz na dzisiejsze czasy, no to bez szału, nie? No bo mamy zupełnie inny poziom. Ale w takiej wszechobecnej gdzieś tam niewiedzy i tego samego takiego drygu i zamiłowania do tego, żeby iść poćwiczyć i w ogóle, no to w miarę jakoś to tam wyglądało, nie? Jakiegoś tam wstydu nie było, ale achów też nie było. Bo w kategorii 8-3, no to było dwóch wtedy wybitnych zawodników. Piotr Gałecki, Turbodzik, kojarzysz? Tak. I jego rywal Krzysztof Kaczmarek, ale on już nie trenuje, ale nie startuje. To oni robili, Piotrek zrobił 665, a Krzysiek zrobił 666 i też no, robili takie kurwa wyniki, mówię, pierdziele, nie? No to o wiele więcej, no. Zobaczyłem w tej kategorii 83 kilo. Kurwa, no wyglądał jak kulturysta, nie? Wyżyłowany, wyżybiony, wąski w pasie, krata na brzuchu, mówi, a pierdziele, nie? Wiesz, na każdy gdzieś tam na tej swojej ścieżce rozwoju spotkałem ludzi, którzy mnie gdzieś tam zadziwiali, a też zainspirowali, nie? Co myślę, kurde, mówię, ja jestem w tej samej kategorii, mówię, robię takie wyniki, wyglądam przy nim, jakbym kurwa, nie wiem, zbierał czereśnie, nie? A tu wyskakują goście, którzy mogliby równie dobrze iść na scenę i mówię, pierdziele, nie? Okay. Nieraz wiesz, takie etapy zwątpienia często były, nie? Ale mówię, no to gdzieś tam była ta konsekwencja, no mówię, jakbym miał sam siebie ocenić, czy miałem predyspozycję, czy nadal mam predyspozycję do dźwigania ciężarów, uważam, że nie mam. Ale to jest tylko moje subiektywne i osobiste zdanie. Bo tak jak mówię, jakby prześledzić moją karierę, mój staż treningowy i ilość czasu, który poświęciłem na trening, no to nie robię tych wyników jakichś zadziwiających, no i tutaj wiesz, nie będę sam siebie oszukiwał. I też nie chcę, żeby ktoś mnie źle zrozumiał, że wiesz, że robi dużo mniejszy wynik, a uważa się za dobrego, nie? No bo mówię, każdego to jest osobne zdanie, nie? Kto jak siebie postrzega, jak siebie uważa. Ja nie uważam siebie za jakiegoś wybitnego liftera. To, że się nażarłem sterydów i zrobiłem dobry wynik, to nie, o niczym nie świadczy. Sorry, że się tak wykrzywiam, ale tak mnie boli dupa, że jak się przekrzywię, no to to jest dosyć kiepsko. Okej. To już tak spisać. No, tak, no w sumie tak pokrótce można powiedzieć, że tak wyglądała droga moja od jakiegoś tam gnoja do teraz. A może jeszcze wspomnę, dlaczego słaby Damianek. Kiedyś byłem słaby Damianek, bo żartobliwie zawsze gdzieś tam właśnie w środowisku trójbojowym wypowiadaliśmy się do siebie tak pieszczotliwie, zdrobniając swoje imię, nie? Okay. Na przykład Damianek, Przemuś, nie wiem, Maciuś i w ogóle, nie? Tak pieszczotliwie, nie? Dlatego tak zostało, że Damianek.
ale tak, była taka moda, że jak powstawały gdzieś tam te profile tych lifterów i w ogóle, no to każdy gdzieś tam sobie jakiś dawał przydomek Strong, jakiś Coleman, Duperele i w ogóle sobie myślę, kurwa, dajecie sobie jakieś przydomki, a chuja dźwigacie. No. Tak, no wiem, że zrobię sobie swobodny Damianek, nie? Mimo, że byłem lepszy od swoich kumpli, to mówię tak na wskroś im zrobię, żeby to słaby Damianek, nie? Okej. Okay. Mam wrażenie, że tak ci troszeczkę to zostało coś, masz coś takiego, że ty lubisz tak na wskroś to duże rzeczy pokazywać. Lubię na wskroś pokazywać. No. Lubię nieraz... To jest zajebiste. Obśmiać coś po prostu, że pokazać innym, że jakby nie słowami, ale gdzieś tam swoim zachowaniem i czynami pokazać, że stary, no. No i co z tego, że będziesz coś tam kurwa robił i tak będziesz słaby, nie? Mhm. Nie mówię. Prawda ma charakter okrutny i bezwzględny. No niestety, nie, i komuś może się to nie podobać, nie? Że komuś powiesz, że i tak będzie słaby. No ale no tak jest. No, niestety. No. Bo tak jak mówię, no ja uważam, że są ludzie, którzy naprawdę są predysponowani do tego sportu i to od razu widać, nie? Tak. A takim wybitnym przykładem, na którego każdy znaczący lifter w tym kraju się powołuje, jest Dariusz Mirowski. Nie wiem, czy słyszałeś o nim? Tak. No, ale no, po prostu to był gość, który... No nie wiem, czy tak naprawdę on mógł tonę z miejsca zrobić. Okej. Okay. Ale nigdy chyba nie wystartował na żadnych oficjalnych zawodach. Ale to fajnie właśnie, ja lubię, jak to Jaguar gdzieś tam wspomina, mówi, że jak robił jakieś tam składy na jakimś tam ogromnym ciężarze, to było ponad chyba 350 albo na 360 kg. I mówi, że strasznie gdzieś tam się przy tym napocił, namęczył i w ogóle. No bo kto by się nie namęczył, jakby miał 360 kg kurwa na plecach nawet. Ja nie wiem, czy bym się z tym wyprostował, nie? A mówi, że właśnie Darek Mirowski podszedł do tego i coś tam się przymierzył, złapał, zdjął, zrobił właśnie tych kilka tych składów i mówi, no okej. Okay. No. Krążą też jakieś plotki, legendy, że pierwsze ciągi, jakie zrobił, to od razu 300 kilo ładował, nie? Także nie wiem, ile prawdy. Całkiem możliwe, no ale patrząc nawet na jego nagrania z wyciskania, jak wyciskał po 250 na kilka razy, 270 chyba na 2 albo na 3 nawet, to był pierwszy Polak, który zrobił ponad 300 na klatę RAF, 311. Dokładnie. Także to są predyspozycje do dźwigania, nie? To, że my się tam brandzlejmy przy moim 200, to zamyślę, no kurde, ale ile to było czasu, ile pracy, ile sterydów zażartych, żeby osiągnąć ten wynik. Ale wiesz, fajnie, fajnie, wydaje mi się, że jednak to jest, wiesz, to jest taki ewenement, taki Dariusz Mirowski, nie? Że... To jest ewenement, no też nie można go stawiać jako takiego przypadku, do którego trzeba się odwoływać, no bo w każdej dziedzinie sportu można spotkać jakiś ewenement, nie? Tak. Na przykład Usaina Bolta z pokrzywionymi stopami. Czy tam innych, czy tam koszykarzy jakichś tam stopowych tych z NBA, gdzieś tam tym Jamesem, LeBron James i w ogóle, gdzie zdjęli buty i całkiem pokraszone, gdzieś tam pokrzywione mają te stopy, a później czytasz w internecie, że palec musi być odwiedzony, ta stopa rozczepiżona, a tak ty w ogóle musisz tą stopę układać, to myślisz, ja pierdolę, nie? Serio? Jakby, wiesz, nie neguję tego, jeżeli naprawdę trafi się kontuzja, bo wszystko musi mieć swoje zastosowanie w każdym gdzieś tam jakimś aspekcie, nie? Jeżeli naprawdę ktoś wychodzi z kontuzji, długo był wyłączony z treningu i w ogóle i naprawdę ma zaburzone te funkcje ruchowe, no to gdzieś trzeba na nowo jakby zapoczątkować ten ruch, zaprogramować, ale iść na trening, skoro jesteś w pełni sprawnym człowiekiem, tak jakby nic cię nie boli, takiego, że wiesz, nie ciągniesz za sobą nogi i ci kurwa sztanka nie opada i oko, no to dla mnie takie jakieś tam zbędne takie aktywacje w ogóle to nie znajdują pokrycia w tym, że będziesz lepszym lifterem, że nagle jak zaczniesz ustawiać tą stopę czy gdzieś tam tą łopatkę i w ogóle, no to nagle będziesz lepszy. No nie. No bo nie, jakby no, masz, stałem, wydaje mi się, że... Zostałem robić te wzdury i zrobiłem się silniejszy, nie?
No właśnie to chciałem powiedzieć na swój temat, że ja mimo, że jestem dalej słaby, to mam w to wyjebane teraz i jest fajnie, nie? No. Także... Żeby nie było, że ja tylko tak to szkaluję bezpodstawnie. Ja wszystkie te etapy machania łopatką, ustawienia stopą, w ogóle wszystko to przerobiłem. Byłem na szkoleniach i w ogóle. To nie jest tak, że ja sobie to tak, wiesz, obśmiewam teraz, no bo taki mam kaprys, a nie mam w tym pokrycia, nie? Byłem na szkoleniach, czytałem, dużo czytałem i w jakimś tam stopniu tą biomechanikę ciała i anatomię znam, wiem, gdzie poszczególne mięśnie leżą, no i myślę, że ta wiedza mi wystarczy. Ale jakby też tak wracając do początku, do mojego podejścia i w ogóle, no to jak wyglądały moje przygotowania do XPC? W sumie XPC to jest dla mnie taka mocno wyekstrahowane moje podejście z całego tych wszystkich moich przeżyć trójbojowych, czyli nie przejmować się i jakby mocno zaufać samemu sobie. Może to trywialne, ale ja bardzo wierzę w to, że będę silny na zawodach. I naprawdę nie potrzebuję tygodnia jakiejś regeneracji, odpoczywania, spania, jedzenia, ładowania. Dla mnie to są nieraz totalne bzdury. Jeżeli nie wierzysz w to, że możesz zrobić jakiś wynik, nie? Wiara, mówię, że wiara czyni cuda. Poniekąd tak. Bo na te XPC, w sumie gdyby nie Klaudia, to ja bym nie przyjechał, bo miałem swoją robotę. I akurat trafił się ciężki okres wiosenny, że tam robotę, którą powinienem wykonać w przeciągu maksymalnie 2-3 dni, rozłożyła mi się praktycznie na miesiąc czasu. I tak było ciężko, że nie mogłem tej roboty opuścić, że nawet nie przyjechałem na start Klaudii, bo nie mogłem. Po prostu nie mogłem i nie byłem w stanie fizycznie tego przeskoczyć. Klaudia wystartowała sama, zaliczyła zajebisty start, bo zrobiła sama życiowy. Oglądałem. Oglądałeś, super. Ale właśnie po swoim starcie wsiadła samochód, była zmęczona i w ogóle przejechała pół Polski z 550 km, przyjechała do mnie, przenocowała. I z pola praktycznie mnie wyciągała siłownie. Bo ja nie chciałem jechać, mówię, jeszcze muszę zrobić i w ogóle coś to wszystko przedłużało i w ogóle nie zdążyliśmy na wieczorne ważenie, mówię, pójdziemy na poranne, nie? I przez cały ten okres praktycznie, jak jechaliśmy w tym samochodzie, mało jadłem, mało spałem, mało piłem. Poszliśmy bardzo późno spać, wstałem wcześnie. Poszedłem na wagę, waga pokazała 93,6 kg bez odwadniania, bez niczego. Ale też mówię, nie czułem rano jakiejś tam potrzeby nadmiernego jedzenia, coś tam wiesz, trochę zjadłem, żeby nie czuć się głodnym w ogóle i na totalny mówię, okej, Damian, jesteś na zawodach, noga mnie bolała, bo gdzieś tam miałem nadwyrężoną, ale wjechało diklo, mówię, dobra, uśmierzymy, zobaczymy, jakoś to będzie, nie? Mówię, dobra, jesteś na zawodach, trudno, mówię, no, trenowałeś, nażarłeś się sterydów i w ogóle, mówię, trzeba coś podnieść, nie? No i jakby, wiesz, bez zbędnych jakichś tam, wiesz, ceregieli, przedstawień i w ogóle, trzeba zrobić swoje. No i zrobiłem. Na totalnym, mówię, 310. 310, 200 nie poszło na klatę, 190 i największe Nie zaskoczenie to... 195? Ale co, 195 ciągi? czy nie, wyciskanie 190 czy 195? 190, bo 200 nie poszło dwa razy, Okej. niedociśnięte. I mówię, największe zaskoczenie ciągi. 300 kilo, nie? Ja byłem sam zaskoczony, bo i też zmiana techniki na sumo. Ale to tak w sumie, i to się u mnie sprawdza już od dłuższego czasu, że jak nie trenuję ciągów, to idą. Jak je trenuję, no to nie idą. Bo do 3x3 gdzieś tam jakoś próbowałem je trenować. I była taka wątpliwość, jakim stylem, czy będę robił klasykiem, bo po męsku i w ogóle, czy sumo, nie? Czy się spedalić, czy stanąć się krakiem i zrobić jakiś wynik. Ale nieraz mam tak, że czuję, że teraz będę ciągnął sumo. Po prostu gdzieś tam czuję sam po sobie, że sumo mi będzie się działo, nie? I właśnie trenowałem do 3x3 sumo. Ale gdzie to ja jechałem? Chyba jechałem właśnie na trening do Wojtka. Wtedy Bieli. Co tam był vlog nagrany. Byliśmy Tak. u Kamila.
na treningu. Siedzę w samochodzie i nagle poczułem, że będę ciągnął klasykiem. Tak po prostu. Mówię, i tak się zgięłem w tym samochodzie, tak zbliżyłem kolana do siebie, tak wziąłem ręce na przechwyt, tak siedzę, mówię w tym samochodzie, mówię, kurwa, będę ciągnął klasykiem, nie? Zrobiłem jeden trening klasykiem, mówię, 250 na 3 wtedy wlazło, mówię, dobra, będzie klasyk. No i tak to u mnie jest, nie? Taka zmiana decyzji, ale mówię później tak. Siadałem węziej, gdzieś tam zaczynałem siadać węziej i te fronty i w ogóle wszystko ładnie szło. Mówię, ta czwóra będzie przeciążona, ta dwuja też gdzieś tam dostanie i w ogóle. Mówię, no to spróbuję sumo, nie? No i tak wiesz, bardziej w tę stronę, nie? Że jak stoję gdzieś tam wąsko na przysiadzie, to robię sumo, a jak stoję szerzej, czyli jak siadam w taśmach i w ogóle, to starałem się ciągnąć klasykiem, chociaż teraz było inaczej, nie? Bo siadałem w taśmie trochę szerzej i ciągnąłem sumo. Mhm. Ale też widzisz, mimo że gdzieś tam sam trenuję, to już teraz wracając jeszcze na początek naszego podcastu, dlaczego uważam, że Michał Trybora jest najlepszym trenerem, dał mi jedną radę. Mówi, Damian, wyżej dupa. A miałem tendencję w sumo robienia, że mocno podsiadałem, nie? Żeby mocno gdzieś tam, wiesz, spionizować ten tłów i w ogóle, żeby, wiesz, jak niby był najkrótszy ruch po najmniejszej linii oporu, ale jakoś to nie owocowało. A Michał do mnie mówi, a weź, mówi, wyżej dupę, nie? I zaczęliśmy właśnie na tej rozgrzewce, tak mówię, wszystko wydaje się jakoś tak fajnie, wszystko ładnie wchodzi, te biodro ładnie z tej dupy idzie. Mówię, no, dobra, okej, okay. Ale mówię, wiesz co, Michał, mówię, ja tego nie czuję, tego ruchu. Mówię, jak będę na pomoście, mówię, to drzyj się, nie? I właśnie jak schodziłem do sztangi, no to obniżałem, łapałem tą pozycję, złapałem za sztangę i podnosiłem dupę do góry. I Michał właśnie z boku krzyczał, jeszcze, 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 jeszcze. I mówi, nagle teraz. I właśnie na jego komendę ciągnę. I wchodziło wszystko elegancko, nie? Aż sam się zdziwiłem, ale też na zawodach chyba jakaś poszła pomyłka, bo nie wiem, czy mój opener nie był pomylony z openerem Lucjana Kaspra. Mm-hmm. Lucjana już, nie? Tak. Nie wyciska z 70 i nie będzie wyciskał, także... On teraz sprinty robi. Nie, bo nie i koniec. No. jak nie wycisnął do tej pory, no to już nie wyciśnie, nie? Chyba się, kurde, nażre, nie wiem czego. Kryptonitu z tego, z kryptonu. To może pociśnie, nie? I tak. Właśnie ja pamiętam, że dobrze pamiętam, że zgłaszałem, mówię, bezpieczne 270 kilo na martwym ciągu. Mówię, zgłoszę tyle, mówię, bo nigdy tych ciągów nie jestem pewny, mówię, zazwyczaj na zawodach wciągam, ale mówię, dobra, nie wiadomo jak to będzie. Ten przysiad 310 trochę mnie wymęczył, tak lata też, mówię, pal licho, mówię, dobra, 2,7, mówię, bo tyle mi dawało już kartę pro. Mhm. 270, ale mówię tak. Widzę, podchodzi, mówię, Lucjan był wyżej ode mnie w openerach, mówię, miał 2,8, ale patrzę, że nie 2,7. Mówię, okej, mówię, co mówię, a, Lucjan. Pojebali mówię, się. Oszalał, mówię 2,7 tylko będzie zaczynał, mówię, przecież on mimo wszystko ciągnie mu dobre, nie? Lucek, nasz kochany. Zaczyna się ten i patrzę, wołałem, Damian Głuchowski 280 kilo, nie? Ja mówię, kurde, mówię, miałem 2,7 podane. No, ale mówię, dobra, mówię, co będziemy tutaj się awanturować? Mówię, niech zostanie, mówię, idziemy, nie? Te 2,8, mówię, naprawdę zaskakująco lekko jak na mnie. Podkreślam, jak na mnie, nie? Bo dla niektórych to może być główny ciężar. Poszło 2,8 bardzo pewnie. I tak sobie myślę, tak patrzę na trenera, on mówi 300, ja mówię 300. Mówię, dobra, robimy 300. I 300 było jeszcze lżejsze niż 280. I tak się poczułem pewnie, mówię, że idziemy 310 trzecie. Ale nie wiem, co się tam odwaliło, bo chwyt mi się totalnie otworzył, a ochwyt się, pierwszy raz się ochwyt nie bałem. Bo te 300 jak wciągnąłem, to nawet sobie trochę u góry przytrzymałem i czułem, że ta sztanga siedzi, że mi nie wypadnie. Ale 310 totalnie zostało na ziemi, nie? Bo ręka się szybko otworzyła. Nie chcę tutaj zganiać winy na nikogo. Czy może gdzieś mi się ten talk trochę posypał? Myślę, że to by była pierdoła, nie? Żeby zaważyć na chwycie. Po prostu chwyt już się zmęczył i tyle. Może wiesz, może zwyczajnie to ta euforia z tego 300 jakoś tak przeszła. Może być też, że ta euforia i w ogóle, ale no już nie ma, trzeba zostawić to, co było tam. Na tych i tak samo to, że 300 wciągnąłeś jak na ciebie,
no to jest bardzo dobry wynik, nie? Jak ty sam mówisz, że ty 300 wciągasz dwa razy w roku, nie? Tak, raz na zawodach, raz na treningu. 300 tak. kilo wciągnąłem 4 razy w swoim życiu. Dwa razy na zawodach, dwa razy na treningu. 3 razy sumo, raz klasykiem. Tak, 300 było na treningu przed 3 razy 3 w tamtym roku. Hulk do nas przyjechał na trening. I pamiętam, wtedy zrobiłem, ale to było w paskach, ale bez pasa. Także zrobiłem 300 klasykiem. No, na zawodach wtedy już nic nie zrobiłem w ciągu, no bo się poprół. Wtedy rok temu, także no tak, tam już zrobiłeś wtedy jedną nóż. Nie, musiałem nie. dwie nogi. Ale nie, zrobiłem to takie, zrobiłeś, wiesz, nie, zrobiłeś to zamkiem i zrobiłeś to tak, z wyprostowanych taki chyba, nie? Tak. Tak, tak, bo wiesz co? Problem nie było podnieść. Problem było opuścić. Aha. I zaliczyłem aż potężę na 75 kilo, ale jak uniosłem te 75 kilo, jestem w górze, mówię, kurwa, co teraz? Mówię, bo nie wiem, jak to opuścić. Mówię, jakbym się nie zgiął, to mnie to ciągnie, nie? W pizdu mnie to ciągnęło. No i, ale dobra, jak gdzieś tam się zgiąłem, coś tam mówię, byleby się nogi nie oderwały, no to mi to zaliczą, nie? Pamiętam, 75 kilo zaliczyłem, to dostałem owację na stojąco. Tak, tak, tak. A w ogóle jak ty ogarnąłeś później to z tym przywodzicielem? W sensie, co tam się w ogóle odwaliło wtedy? Prawdopodobnie, bo nie byłem z tym na OSG ani nic, nic z tym nie zrobiłem, ale mógł się tylko lekko popruć, wypruć z powięzi, nie? Bo miałem lekkiego krwiaka, coś tam się trochę porozlewało i w ogóle, ale tak, tam na miejscu był fizjo, ten Radek Kozdrach, który też tam startował wtedy z nami. Bardzo dobry, mógłby być bardzo dobrym deadlifterem, ale gdzieś tam zawsze mu chwyt zawodzi. W sumie mógł mnie i Wojtka ściągnąć z pudła, gdyby weszły mu te ciągi, bo od razu poleciał na gruby wynik, ale dobra, był tam fizjo i on gdzieś tam, wiesz, mnie wypalpował, wymacał i stwierdził, mówi, że to raczej nie jest urwanie, może być lekkie naderwanie w ogóle i bardziej, że wypruł się z powięzi, nie? Mój fizjo powiedział to samo, mówię ok, i wiesz, taka zwykła terapia manualna, nie? Gdzieś tam rozmasowywanie, rozciąganie tego i nic więcej, nie? Trochę tam BPC poszło w tego TB500 i tyle. No i poczekałem po prostu, aż się to zregeneruje i zacząłem robić przysiady na nowo i gdzieś tam te ciągi, nie? Czyli taka standardowa procedura przywracania się po kontuzji, nie? Nic specjalnego. Okej. Okay. Okej. Okay. No. Dobrze. Czy my to mamy to... coś jeszcze do powiedzenia? Tylko chyba myślę, że zostało nam odpowiedzieć na pytanka, które tam były zadane. Na jedno już odpowiedzieliśmy, a tam będzie jeszcze kilka. Czekaj, bo jeszcze jaki alkohol, jaki alkohol przed startem, a jaki w trakcie? Aha, a może faktycznie. W ogóle. Właśnie tak też można sobie wnioskować z tego, co mówisz. To było też tak kurza alkohol... typu sery. Tak pół żartem, pół serio, no to wiadomo, że prawda leży po środku, ale uważam, że warto w stresujących naprawdę sytuacjach, kiedy naprawdę się denerwujesz i jesteś rozkojarzony, nie wiesz, co ze sobą zrobić i w ogóle, no to myślę, że taki szocik, ale nieduży, maksymalnie stówka. I to w zależności od też od ilości, od wielkości zawodnika, nie? I od jego tam tolerancji na alkohol. Nie, żeby gdzieś tam ordynarnie walić zaraz pół litra gorzały, chociaż zdarzało nam się tak, że i po pół litra malinowy żeśmy ściągali i było świetnie i robiliśmy dobre wyniki. Nie jakieś rewelacyjne, ale dobre, bo pamiętam, że swoje pierwsze 800 trójką już robiłem, będąc totalnie pijanym. A rok temu, w sumie to jeszcze nie rok temu, ale na WPC jak pojechałem, to też tak z skoku, gdzie zrobiłem 790. Chciałem być w stówce, ale się nie udało z redukcją masy ciała. To tam jeszcze to nie bawiłem, ale pamiętam wtedy, że byłem tak napruty na tych zawodach, bo wypiłem każdy rodzaj alkoholu i to dużo, że na ciągi to mnie normalnie mnie budzili, nie? Może nie ma się czym chwalić, ale
bardziej potraktowałem ten start jako taki przyjazd do kumpli, że się wyrwałem już ze swojej roboty, już mogłem odetchnąć z tego wszystkiego i po prostu zwyczajnie miałem ochotę się napić na zawodach, nie? Okej. Okay. A że udało się wycisnąć 200, usiąść 300 i pociągnąć 290, no to spoko, nie? Ale pamiętam, że naciągi, jak zaczęli się rozgrzewki naciągi, ja byłem taki już pijany, budzili mnie. Ja mówię, jak będziecie mieli tam 200 kilo na sztandze, to mnie zawołajcie, nie? No, to pójdę pociągnę, nie? Zrobiłem chyba 200, 250 i poszedłem na ten, nie? Zrobiłem 2,7, 2,9 i starczy. A że się z tym nie wyjebałeś na górze? Nie, no bo wiesz, w sumie ciągniesz do tyłu, bo mówię, żeby ciągnąć do tyłu, aż tak na z przodu, no to wiesz, jak gdzieś tam wybalansowałem, nie? Ale dużo nie pamiętam z tych ciągów, także nie wiem, czy co tam się działo do końca. Dobra. Czyli. Czyli zrobiłeś w sumie tylko jedno podejście? Nie, dwa zrobiłem podejścia. Aha, 292 razy? Ale tak, no mówię, nie polecam ogólnie za dużych ilości alkoholu dla niewprawionych zawodników. Jeżeli ktoś tego nie stestował na siłowni w ogóle, to lepiej niech tego nie robi na zawodach, bo może się skończyć tragicznie. Bo mimo wszystko alkohol ma działanie rozluźniające, jakieś tam wprawiające w dobry nastrój w ogóle w umiarkowanych ilościach, nie? Także jeżeli ktoś się nabumboli na zawodach i myśli, że powtórzy wyczyny rolnika i będzie siłaczem, no to może się lekko zdziwić. To trzeba przetestować sobie na siłowni. No ale ja mówię, wtedy na tych zawodach nie miałem celu robienia nie wiadomo jakich wyników, chciałem się dobrze bawić. A że udało się zrobić jakieś tam wyniki i się dobrze pobawić, no to spoko. A pamiętam, dlaczego zacząłem też. Mi tak nie wypada może o tym mówić, ale start miałem o 9 rano i mówię, byłem tak kurwa wkurwiony. Mówię, Jezu, jak ja nie lubię startować rano, nie? Mówię, co tutaj robić? Mówię, no nic, tylko się najebać, nie? Z tego wszystkiego. No i się nachlałem. I dobry start zrobiłeś. I dobry start zrobiłem, nie? Ale mówię. Później tak, XPC, mimo że było w normalnych godzinach, bo to było chyba z półtora miesiąca później, już nie poszedł na start tak dobrze. Bo zrobiłem zawrot na 750 kilo. Przegrałem z Wojtkiem, mówię, dobra, dosyć, mówię. I wtedy tak postanowiłem, że już na tych zawodach przestanę pić. I zobaczymy, jak to się odbije wtedy na tych wynikach. No jak widać, odbiło się pozytywnie. Ale jakbym miał powiedzieć, jak mi się lepiej startuje, czy startowało mi się lepiej na alkoholu, czy startowało mi się lepiej bez alkoholu, to bym mógł powiedzieć, że jest remis. Aha, okej. Bo w czasie, kiedy był alkohol na zawodach, nie było innego stymulanta, takiego naprawdę mocnego, a w czasie, kiedy nie ma alkoholu, mam coś, co mnie motywuje i daje siłę do działania, do dźwigania, czyli jest to Klaudia. Także alkohol zamieniłem na dziewczynę i myślę, że to jest bardzo dobra zmiana. Jak dla mnie, bo i wizualnie, i no myślę, że też jakaś tam prezencja, bo też nie ukrywam, że zaczęło mnie to trochę boleć, jak ludzie kojarzyli mnie z jakimś już alkoholikiem, że rolnik wiecie, najebany i w ogóle na nagraniach, ale tak naprawdę to był tylko wycinek całego mojego życia, nie? Bo część, jaką spędzałem na zawodach i pokazywaliśmy to, co robimy, no to naprawdę był znikomy gdzieś tam procent całego mojego życia. Nie? I jeżeli dostarczasz widzowi tylko to, to tylko ma pod oczami. No to określa cię jako alkoholika, nie? Bo dajesz mu tylko obraz tego, że pijesz. No to jakby innej części swojego życia nie widzi. Trochę mi to zaczęło się później przeszkadzać, że jestem kojarzony z alkoholikiem, a ja tak naprawdę piłem alkohol tylko na zawodach, bo chciałem się spotkać z kumplami, świetnie się bawić i tak to traktowałem, nie? Mm. Ale później, no mówię, jak zaczynasz być kojarzony z alkoholikiem, no to gdzieś tam to trochę godziło gdzieś tam w moje jakieś tam dobre imię, które sobie gdzieś tam wypracowałem na tym podwórku trójbojowym, no i przestałem. Okej. Okay. No, myślę, że fajnie, że tutaj, ta wynika. Nie ma sytuacji zero-jedynkowej, nie? Czy pić, czy nie pić.
bo alkohol jest dla ludzi powszechnie, można powiedzieć, że jest nieuznawany na zawodach, ale to jest wszystko kwestia ilości smaku i jakiegoś tam całego kontrastu, żeby to odpowiednio wpleść. Jeżeli wiesz, łykniesz sobie gdzieś tam na backstage'u tą setkę malinowy i nie robisz z tego nie wiadomo jakiegoś tam cyrku, że jesteś teraz napity i w ogóle, no to to jak najbardziej, nie? Jeżeli ci to pomoże, ale ordynarne walenie wody i później robienie z siebie jakiegoś tam pajaca błazna, no to, no to nie, w tę stronę nie. Także nie mogę powiedzieć, że polecam, ale jeżeli ktoś chce, niech sobie to stestuje na siłowni, niech zobaczy, jak to na niego wpływa, czy to doda mu jakiegoś animuszu, ochoty i odwagi, czy go totalnie rozluźni, wyłączy i nie będzie mógł dźwigać. Nie? To jest wszystko do stosowania. Jeszcze także tak na ten temat nadmienię, że później po tym, po, że tak to wiemy, po twoich startach na alkoholu, to trening po 5 piwach nabrał kompletnie innego znaczenia. Już nie jest tak imponujący jak startowanie. 5 piw to jest objętościowo bardzo duża ilość, bo to jest 2,5 litra płynu, także no i gazowanego, no to to zupełnie coś innego na przykład niż 100 ml jakiejś tam smakowej wódki. Także to mówię, no to wszystko do stosowania, ale chociaż piwko zero smakowe na treningu jak najbardziej zimne. No wiesz, że jak złe, tym bardziej, że idą upalne dni i teraz, o, nawet mam tutaj, jeżeli ktoś by chciał, to jest takie piwko zero, zrobimy lokowanie produktu, ale jest z kofeiną. Na IDL-u rozdawali. Tak, rozdawali? Takie, rozdawali, no. No, bardzo dobre. Schłodzone na trening jak najbardziej, nie? Tak. No. I można wrócić sobie samo. Także tutaj taki rodzaj takiego pseudoalkoholu, no to uważam, że tak. Ale tak. Później jeszcze tak tylko odskoczę, że był taki okres, że ten trójbój bolał. Czy trójbój boli w ogóle. To były treningi, że co chwilę mnie coś bolało, bo prawdopodobnie na pewno robiłem coś źle i w ogóle, no to jedynym takim uśmierzeniem była ta gorzała, nie? Ale nim się, wiesz, spostrzegliśmy przez miesiąc czasu tych treningów, zauważyliśmy, że naprawdę dużo walimy tej gorzały na tych treningach i mówimy, że to już chyba nie jest dobre, nie? No, bo nie mogliśmy rozpocząć treningu bez malinówki, czy tam bez wiśniówki, bez setki, nie? Że wchodziliśmy we trójkę na trening, no i zawsze komuś grały, nie? Plecaku, nie? Gdzie, wiesz, tak głupio pod nosem uśmiechaliśmy, nie? Jakby nikt nie oczekiwał, ale każdy oczekiwał, że będzie ta małpka zagrana, nie? No i od razu, wiesz, lepszy na treningu. Ale no jedna, no co tak, wiesz, no tak, tak skromnie, nie? Na trzech chłopa, nie? Po setce. No to później zaczęło się nosić po pół litra, nie? To później każdy pół litra, no i wiesz, wiele treningów kończyło się tak, że nie wracałem do siebie do domu, tylko szedłem spać do Adama. No i szkoł wałczy, no bo nie mogłem prowadzić, nie? Na furanu przecież nie można prowadzić. Także no, wymykało się później to spod kontroli, ale szybko żeśmy to opanowali. Także no, mówię, alkohol to jest broń obusieczna, trzeba uważać. Ogólnie dla niewprawionych nie polecam, ale tutaj widzę nasi pobratymcy z Louis Power, z Buku też chętnie tam uskuteczniają alkoholowe dźwiganie, także jak widać działa. Wyniki mówią same za siebie. No. Dobrze. Myśl zasady, kto ma być silny, ten będzie, a reszta będzie rzeźbiła w głowie. To jest chyba cytat tego podcastu i powinien być z tobą utożsamiany. Ja chyba taki drop koszulek wypuścimy, wiesz, kto ma być silny, ten będzie, a reszta będzie rzeźbiła w głowie. Tak, jeszcze to jakoś fajnie ubrać, jakąś fajną ilustrację do tego dorobić. Zajebisty. Dlaczego Lucjan nie wyciska? To jest pytanie na osobny podcast. To możemy nagrać z Lucjanem następnym razem. Co do nagrać z Lucjanem, ale no już takie tęgie umysły nad tym się głowiły, że nie wiadomo, co tam jest. Po prostu nie jest dane mu wyciskać. Trochę mi go żal pod tym względem, a może trochę nie. Nie wiem, no każdy musi mieć tam swoją piętę Achillesa, ma akurat u
Kacpra padło na wyciskanie, no to, no to trudno, no. Musi się z tym pogodzić. Dobrze. W takim razie Lucja może czuć się zaproszony. Tak, się następny podcast. Tak. Tylko tak. Musi się przygotować, żeby na bieżni robił. Musimy rozbić na czynniki pierwsze. Na czynniki pierwsze trzeba rozbić, dlaczego nie wyciska. Tak. Tak. Dlaczego rolnik musi pić, żeby być silnym? To już było odpisane, odpowiedziane w sumie. Już dogłębnie. Tak, to pił, jest... bo nie miał innego potężnego stymulanta, także teraz już ma i nie musi pić. Tak. Teraz te czy... drinki z apanolem ukocha nam w romantyczne wieczory, nic więcej. Amory. Mam dwie amory. Okej. Okay. Czy Wałcz jest gotowy na to, że Jędrzej tam zamieszka i czy w takiej sytuacji księża poprą jego kandydaturę w wyborach na nowego dyrektora szpitala? Wałcz od dawna oczekiwał takiego kandydata na dyrektora i myślę, że teraz każdy będzie chodził chory tylko po to, żeby zaznać uwagi, wzroku, nie wiem, uścisku doktora Jędrzeja, w sumie przyszłego doktora, jeszcze nie jest doktorem. Nie? Jędrzej jest doktorem? Jeszcze nie jest. Z ograniczonym prawem. Z ograniczonym, dobra, nie mówimy tutaj Jędrzejowi, ale na pewno będzie znakomitym lekarzem, będzie znakomitym doktorem i będzie najsilniejszym doktorem. To bez wątpienia, na pewno będzie najsilniejszym. Także myślę, że nawet jeżeli nie poprą jego kandydatury, no to on wyperswaduje to siłą. Zdecydowanie. Mój głos na pewno ma. I ma inzery. No i ma inzery. I ma mityczne inzery, więc zrobi najwięcej. Logiczne. Tak. Inzery tak. Się dają same 300 kilo. Dokładnie. New Holland czy John Deere? No, jestem ciekawy, który to PGR zadał to pytanie. Dla niezaznajomionych to są dwie marki rolnicze. Bardzo popularne w Polsce, ale wiesz, kto to są Pegerusy? Pegerusy? Ale ogólnie nazewnictwo, jaka grupa społeczna? Czy... No. No tak, średnio, znaczy wiem, co to są Pegery, ale co to są Pegerusy, to tutaj osoby... Pegery na pewno padły w latach 90., końcówka 80., początek 90. Tak. No Pegerysy to takie, wiesz, robole typowi, nie? Którzy pracowali w tych państwowych polskich gospodarstwach. Okej. I główną ich myślą przewodnią było, czy się stoi, czy się leży, to wypłata się należy. Także no, mówię, dlatego Pegerus zadał to pytanie. Ale czy John Deere, czy New Holland? No to oczywiście, że John Deere, no bo to jest topowa marka na świecie. To tak jakbyś porównywał właśnie, żeby tutaj dobre dać porównanie. O! John Deere w świecie trójboju to by były kalibrowane talerze Elejko, a New Hochlandem to by były Hessa. Okej. Okay. No, czyli to jest tak, taka gdzieś tam porównywarka. Okej. Okay. Czyli... Tak. Czyli odpowiedź na to pytanie każdy zna. Pytanie, nie wiem czy to jest przez bota, ale myślę, że raczej nie. Ile masz lat? Wszystkie. No jak ktoś chce, to może sobie na OP Powerlifting sprawdzić, więc tak i jest. Będzie pięknie. Bóg był, jest i będzie, także... Tak jest. I ostatnie pytanie ode mnie. Z czym chciałbyś nas zostawić w tym odcinku? To jakaś taka twoja myśl przewodnia, chociaż myślę, że już była, ale jeszcze taka ostatnia wiadomość. Tak, była. Mówię, kto ma być silny, ten będzie, reszta będzie rzeźbiła głównie. Jakby tak krótko rozwinąć tę myśl, to nie chcę, żeby ktoś ją brał dobitnie do siebie personalnie, to odebrał, bo każdy może trenować trójbój, ale niestety trzeba nieraz stanąć przed lustrem i zadać sobie pytanie, czy ty na pewno będziesz dobry w tym, co robisz? Czy będziesz najlepszy? Czy chcesz osiągać w tym jakieś wyniki? Bo jednak... No, żeby coś osiągnąć, trzeba się w jakimś tam stopniu albo w znacznym stopniu poświęcić.
Także no tutaj mówię, no prawda ma charakter bezwzględny, jest okrutna i tutaj nie ma nieraz komu mydlić oczu, nie? Można robić to ładnie, można robić fajne lifty, być gdzieś tam zdrowym i w ogóle wykonywać to w celu poprawy swojego zdrowia czy tam kondycji fizycznej, ale no nie każdy nadaje się do dźwigania ciężarów, no i koniec. To jest moja opinia, ale myślę, że wielu podzieli tą moją opinię, bo przez nierespektowanie jakby tej zasady mamy mnóstwo trenerów siły bez siły, którzy totalnie nieraz nie wiedzą, po co tam są i nie umieją tej wiedzy przekazać. Także może ta zasada jest jakaś trywialna, buracka i w ogóle, no ale dużo w niej prawdy. Także z taką myślą zostawiam tutaj podcastowiczów, kto ma być silny, ten będzie, reszta będzie rzeźbiła w gównie. No i tylko to, w jaki sposób sami siebie postrzegamy i czy potrafimy siebie sami rzetelnie opisać, czy się nadajemy do tego, czy będziemy robić dobry wynik i czy jesteśmy świadomi tego, na jakim poziomie jesteśmy, no to spoko. Bo dla mnie większą wartość będzie miał zawodnik, który robi mały wynik, ale się stara i jest tego świadomy i się nie obnosi w internecie, że co on to nie zrobił w ogóle, opisuje swoją drogę męczennika, niż osoba, która gówno robi, gówno podnosi, robi to brzydko i robi z siebie nie wiadomo kogo i będzie wszystkich pouczał i w ogóle, nie? Bo przeczytał jakieś badania, bo ktoś tam tak powiedział, bo tak mają właśnie wyznawcy gdzieś tam pewnego trenera łysego ze Śląska. Bo kot powiedział, bo coś tam, nie? Dobrze. Z taką myślą zostawiam tutaj was, żeby znać swoje miejsce w szeregu. I coś, co mi się nie podoba od dłuższego czasu, że kiedyś silnych się szanowało, bo jakby panowało takie prawo, że może jest takie też już staroświeckie, że silny ma rację i w ogóle, ale jest dużo w tym racji, nie? I szanowało się silniejszych i w ogóle. A teraz każdy może zwrócić uwagę wszystkim, nie? Nie zważając na to, że w prawdziwym życiu po prostu dostałby płaskiego w mordę i by się nawinął nogami, tyle by było z jego gadania. Dlatego taka myśl. Dobra, kończmy to, bo... Dziękuję ci bardzo za... Dzięki. Ten odcinek. Dzięki, naprawdę, bardzo wartościowy myślę i że dużo osób się zdziwi, które cię nie znało, jak wiele potrafisz przekazać. Także bardzo ci dziękuję. Aż mi zasło, trafiliśmy na zły moment, bo jestem w trakcie odwadniania, tak mi mordzie schnie, że mimo, że to wypiłem jakieś 200-300 prawie mililitrów, także Klaudia już mnie tutaj piorunami z oczu strzelała. Nie pij, nie pij. jak nie zrobisz wagi. Nie zrobił. No. Jeszcze raz? Bo ten będzie, że przeze mnie wagi nie zrobił, bo ja go mam poprowadzić za rączkę zrobieniem wagi. No. Przeze mnie, bo ja podcast chciałem nagrywać. Tak, tak. I tak wszystko będzie na mnie. Tak. No, dla kogoś musi być. Idę, może chociaż zbliżę usta czymś wilgotnym, no to... To nie będzie woda. Dobra. Dzięki. Dobra. Trzymajcie się na razie. Cześć.